Halo, halo! Dzień dobry moi kochani, cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek naszego Let's Play Gothic. Słuchajcie, w ostatnim dwugodzinnym odcinku, jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, zapraszam koniecznie, żebyście obejrzeli. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy, przede wszystkim zebraliśmy 5 kamieni ogniskujących, zanieśliśmy je do magów wody, okazało się, że ich jest za mało, żeby mogli wykonać zaklęcie wysadzenia tego kopca w nowym obozie, więc mamy iść po magów ognia, poszliśmy po magów ognia, okazało się, że Gomez kazał ich wymordować, a stara kopalnia się zawaliła i w tym momencie strażnicy ze starego obozu, znaczy poza tymi, których tutaj pozabijaliśmy, bo zabiliśmy dwie straże przy obydwu bramach. Duża część strażników ze starego obozu poszła do wolnej kopalni, żeby ją zdobyć. A my tymczasem powinniśmy wybrać się do nowego obozu, żeby poinformować magów wody o tym, co się stało, a także dopytać jakby, no co zamierzają dalej. My tam mimo wszystko jesteśmy gdzieś tam najemnikiem, mimo wszystko dalej jesteśmy w pewien sposób trybikiem tylko w tej kolonii, gdzie jakiś tam podział ról został już dokonany. Więc możemy tylko latać i pytać, nie możemy sami podejmować niestety decyzji, co w związku z tym zrobić. Znaczy to, no, jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli pójść do nowego obozu i wszystkich wymordować, tylko że jakby gra jest zbyt stara i na to oczywiście nie zareaguje. Halo, co tam krzyczycie? A to w starym obozie krzyczą na mnie. A nie, albo ewentualnie, bo ja się zbliżam, to tak jak mówię, podchodziliśmy do północnej bramy i przy północnej bramie wszystkich wybiliśmy i przy południowej teraz też. Przy północnej był ten Moltis, on się nazywał Molten, jakoś tak, chuj go wi, a przy południowej był Diego. Okej, okay, dajcie mi się zorientować chwileczkę dosłownie. Powinienem prościutko tutaj iść, jeżeli chciałbym dojść do nowego obozu. Dobra, wiecie co? I może wejdźmy sobie, przy okazji jak będziemy w nowym obozie, to trzeba będzie podejść totalnie do nauczyciela, żeby nas nauczył posługiwać się bronią dwuręczną, bo mamy już 70 punktów odłożone, także myślę, że będziemy w stanie nauczyć się bezproblemowo i zacząć władać już bronią dwuręczną, która faktycznie ma dużo większe obrażenia. Źle poszedłem. Zmarnowana mikstura. No, zdecydowanie tak, bo tutaj trzeba wyjść na górę i dopiero pójść w lewo do nowego obozu. Tak będzie dobrze, to co? Witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj sobie postanowiłem, bo ja jestem świeżo po nagraniu tego dwugodzinnego i mam ochotę grać dalej. Siądę sobie, będę chciał spróbować dzisiaj skończyć grę. Mam godzinę 15 w tym momencie. Tam od 10.30 do 12, no dobrze, to minęło trochę czasu w sumie od tego dwugodzinnego odcinka. Od 10.30 do 12.30 go nagrywałem. Mamy godzinę 15, siadam. Chciałbym spróbować grę skończyć. Wydaje mi się, że tutaj może jeszcze 6, może 7 godzin zostało gry. No ale to mi się wydaje, tak? Ja tam sobie rzuciłem okiem mniej więcej na to, ile trwają let's playe na YouTubie. No i jesteśmy gdzieś tak w 2/3 gry, no. Więc kurde, no to tak wychodzi, że jeszcze z 10 godzin, nie? Mimo wszystko. No ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie, nie? Najwyżej dzisiaj sobie zrobię, cholera, z 10 odcinków i przynajmniej będą na czas wychodzić, mam nadzieję, nie? Bo naprawdę fabularnie gra mi się fenomenalnie. Także zarymuję nawet delikutaśnie. Ale fabularnie naprawdę Gothic mega, mega mi się podoba. Panie, źle pobiegłeś pan. Zagalapowałem się i muszę się wycofać i skręcić w prawo. W ogóle nie powinienem tutaj przez mostek przechodzić. Swoją drogą mogę tędy sobie po prostu przepłynąć, to jest spoko. Dobra, to tak zrobimy. Nie wiem, czy mikstura szybkości mi się tutaj nie zmarnuje. Znaczy, odnoszę wrażenie, że nie będzie ona miała żadnego skutku po wejściu do wody. Z jakiegoś powodu. No i tutaj niestety nie jestem szybszy, co jest dosyć głupie. Fajnie by było, jakby zrobili tak, że... O Jezus, jestem chyba nawet wolniejszy. Odnoszę takie wrażenie. O, dobra, już lepiej troszeczkę poszło. Ja znaczy, tak mi się wydaje, że w wodzie też powinienem być szybszy. Skoro już jest to mikstura szybkości i faktycznie te moje stawy i mięśnie się szybciej poruszają, to chyba te same prawa winny obowiązywać w wodzie. No, ale może się nie znam. Może jestem zaledwie ignorantem, który nie rozumie geniuszu ludziksów wspierania bajs. Dobra, wrzucamy sobie miksturkę. I zajebiście się na tych miksturkach biega, tylko że na to mega dużo hajsu idzie. Tym bardziej trzeba będzie te wszystkie maczugersy podnosić i tak dalej, żeby po prostu mieć na to, żeby mieć na to pieniądze, żeby kupować sobie te mikstury, bo to mi się dużo szybciej podróżuje i przyjemniej. O, jest lead. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem miksturka mi się marnuje. Jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem.
Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Chyba nie jesteś w więzieniu. Czy coś. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego pożałują. Co my tym razem? Stary mogę obóz. Prze... Zamknij mordę, jak już jesteś gównem. Mogę przejść? Posłuchaj, gównie. Mogę... Zamkniesz ten pysk, kurwo? Co masz przy sobie? Topór Li. No. No to straciłeś właśnie wszystko, tak? Trzeba było się miło odzywać. Okej, okay, jestem setrybikiem. Będę setrybikiem. Ale kurwo, naoliwiać mnie może tylko Jasiu. Ale mu dogadałem, nie? Dobra, zanim pójdziemy gdziekolwiek, skoczmy tam na skarpę i nauczmy się władać bronią dwuręczną. Okej. Kurde, szkoda, żeśmy tego magnata w sumie nie zabili, blizny, bo on miał najmocniejszą broń w grze, a teraz już nie mamy wejścia do starego obozu. No ale taką podjąłem gdzieś tam decyzję, że nie chcę go zabijać, więc no musimy niestety obejść się z makiem. Czy tutaj jest ten ziomek, co szkolił, czy zwinął się? Zwinął się stąd, no dobra. Okej, czyli musimy go poszukać w nowym obozie. Dawaj. Może też nie powinniśmy marnować tego na takie sytuacje, tylko zachować na faktycznie przemierzanie dużych odległości. No ale okej, zaraz sobie porozmawiamy z ludziksami. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Na pewno każdy będzie miał nam coś ciekawego do powiedzenia, przepraszam. Tu są zwykli najemnicy. Nie wiem, czy się jakoś rada obozu zebrała, czy coś takiego? Że was tu nie ma? Powinienem porozmawiać... O Jezus, ale jestem głupi, że ja biegłem, jestem tak głupi. Mam teleport do magów wody, tylko muszę sobie Potiona użyć. Powinienem bym to od razu zrobić. Dobra, przepraszam was, macie 7 minut w dupę, nie? W pupkę. Chociaż porozmawialiśmy sobie z Lee. No właśnie, powinienem z tego skorzystać i to mieć cały czas przy sobie. Dobra, gałganek jestem. Przepraszam. Kim ty kurwo jesteś? Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu. Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że zostanę przyjęty w poczet najemników? Porozmawiaj z Li. On się tobą zajmie. Ale potem zajrzyj koniecznie do mnie. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci.
Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Obyś wrócił cały i zdrowy. Witaj! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Dobra. Okej. Gdzie jest biblioteka? To brzmi jak dobre pytanie. Bo tutaj to nic nie ma. Tutaj jest zejście do kopca tylko, tak? A ty jakby tego pilnujesz. Powiesz mi, gdzie jest biblioteka? Halo, halo, Bezi. Proszę się nie zacinać, jak do ciebie mówię. Powiesz mi, gdzie jest biblioteka? Witaj. Nic mi nie powiesz. Obyś wrócił. Dobra, to porozmawiamy sobie z ludziksami. Teraz tak, możemy się jeszcze wybrać do wolnej kopalni. Trzeba o tym pamiętać. Tu se stoi jakiś ludzik. Witaj. Chcesz coś pogadać? Nie, nie możesz. Bądź nie chcesz. Myksir Elixir se tu coś czyta. No będą, pochodźmy po tych pomieszczeniach. Okej. Okay. Czy ktoś tu był zły i we mnie rzucił spelem? Chyba nie. Mam to czytać? Bitwa o Varant, Arcanum Golum, Tajniki Magii, Prawdziwa Moc, Tajniki Magii, Astronomia, Bitwa o Varant, Magiczna Ruda. Okej, okay, tyle książek. Tutaj nic nie możemy używać. A to? Możesz to czytać, czy coś? Czy tylko możesz przewracać stronę w jedną i w drugą stronę, jak gałgan? Dobra, to jebać to. Okej, okay. Spróbujmy zajrzeć do czegoś, co wzięliśmy do ekwipunku. Magiczna ruda. Arkanum żywiołów. Miejsce magii w ziemskim porządku. Wiele badań przeprowadzono, głowiąc się nad każdy żywioł w swojej najczystszej formie. Dobra, ale to już? To jest taki dokument, rozumiem. Trochę biednie. Arcanum Golum. Magia golemów. Tylko ktoś, kto choć raz stawił czoło ucieleśnieniu żywiołów, jakim jest golem, zrozumie lęki i respekt.
Te kamienne kolosy są niemal niezniszczalne. Żaden mnie topór czy łuk nie jest w stanie wyrzucić im krzywdy. Jedynie doniesienia pochodzą z zapisków bezimiennego najemnika. Opisał on, jak potężnymi ciosami wojennego młota udało mu się rozbić golema. Okej, to jest ciekawe. Lodowy golem. Zwyczajna broń ześlizguje się, nie wyrządzając schód. Lodowy dekstwora. Powszechnie znany jest dokument, który jeden z małych głów ognia. Czyli fireball jakieś trzeba. Ognisty golem. Parzący dotyk. Kilka lat temu grupa myśliwych stawiła czoła, choć wynik pozostaje nieznany. Mówi się, że ogniste golemy podatne są na błyskawice i zimno. Okej, to jest nawet ciekawe. Bitwa o Varon. Varant. Varon, nie wiem. Sprytny robar postanowił zaatakować. Okej, to sobie ewentualnie potem mogę przeczytać. Bitwa o Varant, tom drugi. Lukor został pokonany. Prawdziwa moc, cóż tu mamy? Święta powinność męca. To potęga odróżnia magusa od zwykłego śmiertelnika. Okej, ciekawe. Sztuka walki. Nic ciekawego w dużej mierze. Arkanum żywiołów, czyli to jest jak pokonać żywioły, tak? Okej. Dobra, to tyle. No wiemy, jak napierdalać się z golemami. Czyli rozumiem, potrzebuję młotka. Bić kotka przy pomocy młotka. Po drugie, chyba mimo wszystko będziemy musieli się popałać troszeczkę magią. No mam w razie czego... No mam w razie czego te... spele, nie? Mam trzy ogniste pociski, trzy kule ognia. No i to jest fajne. Teleportacja do magów wody. Brakuje mi jakiegoś strzału. Jest bryłę lodu niby mam, nie? Ale nie wiem, czy to nie będzie za mało, żeby zabić takiego golema. Witaj! Więc tak. Nie do końca jestem pewien, jak powinienem to zrobić, żeby było dobrze. Zastanawiam się na tym, na pewno zacznijmy od pójścia spać, żeby mi przywróciło tego mistrza areny. Jeżeli broń dwuręczną będę w stanie za 50 punktów sobie zrobić, to sobie wtedy ją zrobię. A za 5 lub 10 punktów będę mógł sobie dodać many. Jak będę miał trochę many, to będziemy mogli pomyśleć o tym. Żeby kupić jakieś zaklęcia i doładować sobie many troszeczkę. I to może mieć bardzo, bardzo dużo sensu, jeżeli zamierzamy iść do tego Xardasa i faktycznie go pokonać. Pytanie, czy my w ogóle będziemy w stanie to zrobić? Czy my najpierw nie musimy iść do wolnej kopalni, trochę poćwiczyć? Nie ma tutaj tego ziomka, co ćwiczył. Kurwy psy, chcę się nauczyć korzystać z broni. Z broni, dokładnie proszę, ja was już wam mówię, dwuręcznej. Więc może mimo wszystko. Okej, najwyżej zapytam się któregoś strażnika, gdzie znajdę tego typa, który będzie nas ćwiczył. No bo to też jakby kolejny rozdział, już jest czwarty zresztą w sumie. Więc możliwe, że te ludziksy se zmieniają trochę miejsce, gdzie siedzą. Tu są tylko najemnicy, rozumiem, tak? Dobra. Na nikim nie można polegać. Takie głupie gadanie. Dobra, tutaj tak, tu stoi ten ziomeczek z obozu bractwa sobie. Nie chciałbym być teraz winny. Tu są jakieś szkodniki. Szkodnik, od sobie możemy przejść. Może ty mi coś powiesz, Lares. Wygnałeś tego, Lee, i co ty narobiłeś najlepszego? Proszę ze mną porozmawiać, kolego. Nie rać Blanta. Przekazałem listę jego. Świetnie. Mam już dość tej papieru. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. Znam Gorna, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadzam się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Idź do niego po swoją nagrodę. Chcę się... Okej, tu mamy zręczność i siłę. To mnie nie jara. Okej, nawet nie wiedziałem, że mu tego nie oddałem, spoko. Witaj! Dobra, to w takim razie ja poproszę jakiegoś szkodnika, żeby wskazał mi drogę, co? Witaj. To nie mój problem. Okej, tu się pytam, czy mogę porozmawiać z Laresem. Lalesem. Witaj! Laresem. Przydał. Czym ty handlujesz? Gównem. No, generalnie jakimiś
No ale ty masz młotek jakiś, nie? Ja nie mam młotka chyba. Więc może sobie, kurwa, grzmot. Ale przejebane są zajebiste te bronie. Boski młot, no muszę to kupić, so much, nie? A co ja mam za miecz najlepszy? Ło, topór Lee! 105 obrażeń. Zajebisty. Tylko ja chcę młot jeszcze, no ale muszę się nauczyć. Dobra, przyjdę do ciebie. Zapętam ciebie, Sharky. Ale muszę się nauczyć broni dwuręcznej, no bo to jak będę jak Ciamajda. To nie było zbyt mądre. Witaj. Gdzie mogę znaleźć? O kurwa, bo ja wiem, ani Lee, ani Lares, ani Gorn mnie nie nauczy nic. To ja nie wiem, gdzie jest ten typ, który uczył. Kurwa, no był tam, nie? Dobra, poczekajcie. Ja mam na szczęście gdzieś tu. Gdzieś. Tu. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Poradnik. Mam zaltabowany na mapie. Czy coś? Okej. Zgodnie z tym, co tu jest napisane, to broń dwuręcznej w nowym obozie uczy mnie Lee, ale tylko gdy zostanę najemnikiem. Okej, dobra. Porozmawiajmy w takim razie z Lim. Z Lim? Chyba tak się odmienia. Dobra, chodźmy z nim pogadać w takim razie. Jeżeli będę w stanie zostać najemnikiem, to w takim... No, ja bym na to nie wpadł, to byście mieli 10 minut szukania, więc mimo wszystko chyba jest to przydatne. Staram się sobie nie spoilować tym, a właśnie generalnie podglądać mapę, być może sięgać po jakieś wskazówki i tak dalej, to jest nawet całkiem spoko. Dobra, chodźmy po Lee. On tam był wygnany, pytanie jest to w takim razie... Czy wygnany, czy chuj go wie jaki? No nie, gdzie jest Lee? Halo, on stał tu, przynajmniej jeszcze kurwa o zmroku. Dobra, no to muszę kogoś zapytać, gdzie znajdę Lee, Lee'ego, cokolwiek. Dziwne ma imię i dziwnie się to odmienia, nie podoba mi się to ani trochę. Halo, panie Bezi, proszę ogarnąć dubsko i płynąć jak należy. Bardzo ładnie pływasz. Szkoda, że trochę nierealistycznie, ale to nie szkodzi. Dobra, zapytajmy się kogoś w takim razie, gdzie jest Lee, chyba że tu będzie. Nie, nie ma, ale są ludziksy same imienne. Ty też jesteś imienny, a ty im wszystko powiesz... w porządku. Dobra, chuj ci w dupę. No, no nie, będę musiał teraz tego gałgana szukać 500 tysięcy lat. Dobra, ty mi powiesz, gdzie jest Lee. Witaj. Gdzie mogę znaleźć Lee? Wejdź do wielkiej jaskini, trzymaj się prawej Trzymaj się prawej strony i idź na samą górę. Okej, okay, słusznie, faktycznie, on normalnie przebywa tam, musi... To czemu on był tam na zewnątrz niby, jeżeli on tak naprawdę jest tutaj? No tak, faktycznie, on miał tutaj był. Okej, okay, to nie wiem, to co on pierdolił. A wydaje mi się, że mogło mu się coś pojebać po prostu, w sensie odpalił mu się jakiś dialog, który nie powinien mu się odpalać, nie? Znowu szukasz... Zamknij mordę. Wyrzucono mnie ze starego obozu. Chciałbym do was dołączyć. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Przejdźmy od razu do rzeczy. Witaj w nowym obozie, najemniku. Dziękuję. Weź tę zbroję. Dobrze, że mamy cię teraz po naszej stronie. Dobra. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na nią zasłużyć. Ciężki pancerz najemnika 200. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Ten pancerz to prawdziwe dzieło sztuki. Lepszego nie znajdziesz po tej stronie bariery. Możesz mi wierzyć, wart jest każdej bryłki. Zajebiście. Broń dwuręczna poziom pierwszy. To jest to, czego szukam. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. W porządku. Najpierw omówimy podstawy. Wyciągnij miecz przed siebie. Aby zaatakować wroga tak ciężką bronią, musisz mocniej się zamachnąć. Unieś rękę i zdecydowanie opuść miecz. To powinno wystarczyć, żeby powalić przeciwnika na ziemię. Wykorzystaj bezwładność broni, by unieść ją ponownie do góry. Dwuręczne miecze świetnie sprawdzają się przy zadawaniu ciosów z boku. W ten sposób możesz trzymać przeciwnika na dystans. To ci powinno wystarczyć na początek. Dobra. Nie będę brał jeszcze od niego, znaczy zrobimy tak, zrobimy to sobie tutaj. Co zrobimy? Ja wezmę od niego drugą lekcję, ale ja wtedy zostanę bez punktów umiejętności, żeby doładować sobie manę. Więc jakby zrobię tutaj sobie takiego save'a zapasowego, żeby w razie czego, nie wiem, chociaż mam 2000 expa tylko jeszcze ewentualnie do tego, do kolejnego levelu, więc to se manę najwyżej zrobię. Ale chodzi o to, że wezmę ten drugi level broni dwuręcznej, ale nie wiem, czy wtedy z taką ilością many będę w stanie przedrzeć się do Xardasa.
Więc robię tutaj save'a zapasowego przed tym jakby wzięciem drugiego levelu, żeby w razie czego móc cofnąć swój wybór. Spuściłeś mi niezłe ba... Dobra, dobra. Chciałbym się dowiedzieć, czy musi teraz twój przeciw albo teraz o... A jeśli poskończ klucze... Dobra, chuj ci w dupę. Dziękuję, umiemy wszystko. Idziemy sobie w takim razie kupić Mutkersa jeszcze do Sharkiego. I możemy ruszać do Xardasa, bo jesteśmy full wyposażeni, full wszystko po prostu, nie? I będziemy napierdalać, to będzie dobre. Bo mamy ten topór Lee, który ma 105 obrażeń, no to my mamy teraz miecz, który ma 45, nie? I zbroję od razu dostępu, ale to zaraz się przeekwipujemy i będziemy po prostu mocarz. Kiedyś. Prawdziwy mocarz, nie żaden podrabianiec. Tu gdzieś na dole chyba jest Sharki, prawda? Czy na górze? A, wydaje mi się, że na górze jednak. Tak, tu byli szkodnicy, dobra. A możesz tu wskoczyć? Nie chciałbym. Naokoło, kurwa. Ludzie zawsze. Cześć, przyszedłem coś kupić. Cześć, Felu. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Dobra. Kurwa. Ej, czy ja mógłbym mu wyjebać? Przepraszam, on ma 8500. On ma 8500 bryk, jak chcę go zajebać, nie? Dobra. Co? Co ty narobiłeś? Dobra, dobra. Wygrałem. Tak, a to ja mogę wziąć od ciebie rzeczy? Zwycięzca bez dwóch zdań. Mogę wszystko wziąć od ciebie, co ty miałeś? Halo, proszę mi pokazać go. Wow, jestem bogaty, w chuj go najebem. W pizdu, muszę szybko zanim wstanie. Dobra, to ja już mam bez problemu z bryłkami, jestem do końca gry. Halo, proszę nie wstawać, jak się obrabowuje. Wstałeś? Poczekaj. Zwycięzca bez dwóch zdań. Dobra. Wow, tych w sumie gówin byśmy nie musieli brać. Zajebiście, dziękuję. Ło cię w chuj, dobra, już nic nie muszę ci płacić, psie. Puh. Powinni mnie tu stąd wygnać w chuj, nie? W pizdu daleko. 8500 sztuk bryłek to jest kurwa pół majątku Gomeza. Nie, to jest więcej niż Gomez miał w tych skrzyniach swojego majątku. Dobra, więc teraz tak, pancerz przywdziewamy, skoro jesteśmy już prawdziwym teraz najemnikiem. No, w porównaniu z lekką zbroją strażnika, to muszę przyznać, że ciężka zbroja najemnika ma naprawdę fajne statystyki. Jeżeli chodzi o broń, zawsze to samo. To co jest mocniejsze? Topór Lee? Gdzie jest topór Lee? Może? Czy mu go oddało, jak z nim porozmawiałem? Ej, bo ja go naklepałem w chuj. Myślisz, że... Topór Lee jest, 105. Grzmot jest 78. A jest mniej warty niby, nie? No bo wymaga dużo więcej siły. Dobra, bierzemy to. 5 punktów siły, 95 wymaga. O nie, ja muszę zdobyć level. Dobra, to ja wiem, co my zrobimy przed Xardasem. Chcemy zdobyć level, albo tam pójdziemy nawet już i zdobędziemy ten level. 5 punktów damy w siłę, żeby móc nosić topór Lee. A 5 punktów damy w manę, żeby móc rzucać spele. W razie czego mamy boski młot na golemy. Wyglądamy teraz dosyć potężnie. Albo ja nawet to zrobię, przepraszam. Pomiędzy tym odcinkiem a następnym gdzieś pójdę po prostu i zdobędę te brakujące 2000 sztuk expa. I potem podejdziemy sobie na mapie już pod Xardasa i tam zaczniemy następny odcinek. Taka jest moja propozycja. Więc wydaje mi się, że można tak by to zrobić. Pytanie tylko, czy tutaj gdzieś są stworki, czy jak to wygląda, ale teraz mocarny będę. Kurwa, chcę po prostu iść z kimś powalczyć, żeby zobaczyć, jak tych wszystkich śmieci będę brał na hita, nie? A faktycznie dłużej czasu to zajmuje. Dobra, do przodu jak biję, to mam dwa ataki, nie? No ale mam dwuręczną na drugim poziomie, to jest moc. To jest rozpierdol w dużej mierze. Tu jest swoją drogą wolna kopalnia, więc tu mogą się ciekawe rzeczy zadziać. Jak tu podejdziemy? Z2 wolna. Może właśnie tutaj sobie. Najemnicy Gorn, Kord. Witaj! Swoją drogą, ty nagrodę masz mi dać. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Lee dałby mi zdrowo popalić. Rozumiem. Do zobaczenia. Okej. Kim ty jesteś? Witaj. Witaj. Cześć, Cwelu. Czemu wy tu stoicie jak głupki? Perdlamy się tam.
Odbić wolną kopalnię od Gomeza. Chyba, o ile będziemy w stanie to wykonać. Nie sądzę. Chociaż mam teraz taki EQ, że kurde, większy niż ty masz Gomez IQ. O, tak ci powiem. Gomez powiedziałem. Większe mam EQ niż ty masz IQ. O, Gomez. Żebyś sobie nie myślał, że jesteś taki cwany i bogaty. Już nie jesteś bogaty, okradłem cię, jak nie patrzyłeś. Nie wiem, no z ciekawości bym sobie tu poszedł. Czy może tutaj będę... Nie, no tutaj raczej dużo ekspa nie złapie. Raczej powinienem już iść w stronę Xardasa i terytorium orków, wrócić się runą i powiedz tam na nowo na miksturkach. Ej, ja mogę teraz tyle mikstur kupić. Ocie w chuj, ja mam miliard bryłek. Dobra, już mam mikstury do końca życia. Do końca gry mi starczy po prostu. No, tu jest przejście, nie? Do wolnej kopalni. Co ciekawe, tutaj się stwory nie zrespiły, a pamiętam, że one były, nie? Jestem strasznie ciekaw, co tutaj się stanie. Dobra, niezależnie od tego, co tutaj będzie, to kończymy odcinek. No, jest to zabity najemnik. Zrobię sobie Z3, wolna kopalnia. Aż jestem ciekaw. No, są tu na pewno pomordowani ludzie. Pytanie, gdzie tutaj jest... gdzie są ludzie ze starego obozu? Czy oni są na samym dole? Czy gdzie? Czy gdzieś weszli? Powinienem się tutaj rozejrzeć troszeczkę. A może stąd będzie lepiej? No to faktycznie, wszystkich najemników powybijali. I te ludziki są martwe. Wszyscy, którzy tu byli. Krety, kurwa, nie krety. Wszyscy. Wszyscy martwi. Trupy najemników, no. Okej, okay, i mamy tu naszych ludziksów. I co mi powiecie ciekawego na ten temat? Kurwy. Patrzcie państwo, toż to nasz arcyzdrajca. Gdybyś nie zadawał się z tymi fajtłapami, mógłbyś nadal być jednym z ten nas. Kurwa tańczy. Teraz nie uratują cię nawet pieniądze, które zapłaciłeś mi za ochronę. Zapłaciłem ci? Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! Zabiję was, nie? Tak was zabiję. Z bronią jednoręczną się 500 tysięcy razy lepiej bije, nie? Chyba, że ja nie umiem, może coś źle robię. Musiałbym się pouczyć, w jaki sposób tego używać dokładnie. Moment, jak mam wyciągniętą jedynkę teraz? No. To jest lewy, to jest prawy. Okej, okay, prosto generalnie mogę nią wyprowadzać fajne ciosy. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak bokami też mogę, ale to jest trudniejsze. Prosto. Prosto prawo też można, ale trzeba... Ona jest troszkę wolniejsza mimo wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to ja wiem, jak na wprost nią bić. Spróbujmy. Halo, halo! Przyleciłem co do was. Kurwy psy. Odłóż tę cholerną broń. No! Nigdy więcej no! tego nie próbuj. Prawie było. Jeszcze raz, czekaj. Zabiję go. Na nich mogę ekspa trochę zdobyć, to w sumie też jest zajebiste. Odłóż! Masz szczęście. Dobra, o coś... O ty kurwo jebana! O ty psie jak na kurwie! Jezus, jak on napierdala! Jebany, jest głupi. Moment, Z3. Nie może, tylko tak, jest głupi w chuj. Napierdala jak pojebany. Dobra, wyjmij broń. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji! Bra, 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 bra. O nie, kurwa. Wypierdalaj. Cześć, Cfelu. Poczekaj, zaraz po ciebie wrócę. Tylko odpocznę chwilę. Okej? Okay? Biegnij, wracaj do mamusi. Zamknij mordę. No nie, no zestrzelił. Co za kurwa gałgan jebany. Zabiję go zaraz. Idę tam po ciebie, nie? Kurwa ci dam, wracaj do mamusi. Szmaciarzu. Dzień dobry. Odłóż te cholery. Schowaj go.
Masz szczęście. Kurwa, no chcę tego szakala zajebanego zabić. No bo on napierdala jak głupi. Zabiję cię, kurwo. Trudno, to już na razie cześć pompa. Możecie sobie już wyłączyć odcinek, jak ktoś nie chce tego oglądać. Możecie być pewni, że jak zacznie się następny odcinek, to ten Sfel będzie kurwa martwy, bo ja tu nie spocznę, dopóki go nie zabiję. Jak go zabiję, to będzie koniec odcinka, także możecie wiedzieć już, za ile się odcinek skończy. Dobra. Idę na ciebie, kurwo. Szmaciarzu. Odłóż te cholery. Masz szczęście. Nie umiem wyczuć znowu tego, kurwa mać. Ja mogę blokować, muszę pamiętać. O kurwa, jakie życie staje się prostsze. Jakie życie staje się prostsze nagle. Ej. Oddawaj broń, szakal. Ty oddawaj też co masz. Tego strażnika też przeszukamy i teraz sobie możemy z nimi dialog. Jeszcze pożałujesz. Teraz możemy sobie z nimi dialog odpalić, no nie? Szczególnie z szakalem. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Chcesz porozmawiać, tak, o tym? Przepuść! Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Patrzcie pań, teraz posłale dalej. O ty kurwo, ten to napierdala. No i co, szmaty? Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, na razie cześć pompa. Jebać mu busą, Marto była wolna kopalnia, a nam brakuje jeszcze tylko 700 expów, żeby co? Żeby dostać level i żeby w związku z tym levelem móc co? Móc dodać sobie troszeczkę many. Nie pożyjesz dość długo. I dodać sobie 5 siły, żeby móc skorzystać z toporu Lee, który zabraliśmy właśnie od Lee, bo żeśmy go pobili trochę na jego głupi ryj. Więc co, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, tędy sobie wychodzimy, prawda? Na razie cześć pompa, pozdro!